Witajcie majstry i majsterki. W dzisiejszym odcinku będzie o papierach ściernych, a konkretniej o pasach bezkońcowych oraz tych padach do szlifierki mimośrodowej. I mamy tutaj trzy takie majsterkowe narzędzia. Mamy tak zwanego czołga, mimośrodówkę i moją taśmówkę. O co mnie chodzi? W zasadzie powiem wam tak. Ja to jestem taka trochę sknera. Jak ja mam kupić pas bezkońcowy, tutaj akurat nie jest o długości bodajże prawie że 1 metra, 965. Pozdro Patryk, dzięki za pasy, które mi sprezentowałeś. Mam dalej 3, nie kupiłem ani jednego więcej. Dobra, do rzeczy. Chodzi mnie o to, że te pasy się zużywają. Ale zanim one się zużyją, one się bardzo często, gęsto, jak widać na załączonym obrazku, one się tutaj po prostu zapychają, zabijają. I czymś to trzeba czyścić, nie? Czytałem gdzieś tam na forum i w ogóle, okazuje się, że można to czyścić nawet i podobno sandałem kauczukowym, tenisówką bądź innym. Nie mam kauczukowych butów, mam jakieś tylko takie biedne salomonki, które są już zużyte i typowo warsztatowe, więc nie będę tutaj tego czyścił sandałem, bo tego się chyba nie da tak. To chyba są jakieś plotki i pomówienia. Co sądzicie? Czyścił ktoś kiedyś butem? Nie? To spróbujcie. Dobra, ja wam pokażę, czym spróbujemy to wyczyścić. Mamy do dyspozycji taką gumę czarną. Dobra, kurwa, weź się do roboty, człowieku. Kupiłem na Allegro taką kostkę. Blok do czyszczenia taśmy szlifierskiej. Tutaj jest firma Silver Line ostrzymy, juchu. Kurde, nie wiem, czy on to wyostrzył, gamoń. Nie wiem. Powinno być wyostrzone. Dobra, i zobaczymy. Gumą nie będziemy czyścić. Będziemy czyścić tym. To znaczy się, będę próbował tym wyczyścić. I teraz zaczniemy. Od czego mam zacząć? Może zaczniemy od czołgu, co? Nie, dobra. Niech zostanie to. I teraz tak. To jest... tutaj było czyszczone coś z żywicy, ale tak epoksydowej. Ale tutaj było tak skromnie. Tu jest pas, gdzie jest więcej czyszczone. Także lecimy z tym koksem. Co ja będę potrzebował? Nożyk, żeby otworzyć, bo to jest jeszcze nie rozpakowane. I potrzebowałbym nożyk. Kto ma nożyk? Jest nożyk. Jest nożyk, więc otwieramy. Podobno tą kostkę, że ona z czasem gdzieś tam twardnieje, że dobrze jest po prostu wrzucić ją do jakiegoś woreczka strunowego, żeby ona nam gdzieś nie twardniała. To nie jest moja porada, tylko to jest gdzieś tam zaczytane, zasłyszane z internetów, więc nie wiem, jak to będzie się tak na dobrą sprawę spisywało. Dobra, ja zrobię teraz zbliżenie tutaj na szlifierkę, na czołga i zobaczymy, czy to w ogóle zdaje jakiś egzamin na takiej delikatnej powierzchni. Maszyna losująca przygotowana, więc możemy zaczynać nasz pokaz. Uruchomimy. Dobra, i niech leci. No nie może być. Ej, a mówili, że to jest fake. No zobaczcie sami. Taśma została wyczyszczona. Ziarno jest idealne.
albo prawie idealne, ale dobrze. Założymy, którą założymy? Może tą bardziej zniszczoną założymy, co? Czekajcie, w którą stronę to się kręci? Chwila. Tak, nie ma to jak załapać zawiasa, w którą stronę taśma się powinna kręcić. I powinna się kręcić tak. Czekajcie. Dobra. O, tak. Takie rzeczy tylko u Olo. Olo tylko potrafi się zakręcić jak tampon w czereśniach. Dobra. Napięte. Działamy. No tutaj tak, ziarno ogólnie jest, bo widać, że ziarno nie zostało gdzieś tam ani przypalone, ani wykruszone z samego papieru, ale to, co się poprzyklejało, to no ten, trochę ten, troszkę pozostawało. Ale papier będzie się nadawał w dalszej części do zużycia. Na razie mamy taki kawałeczek, o tutaj tylko jest zużyte. Dobra, to zobaczymy jeszcze na jednej taśmie, na takiej bardzo starej. Jak mówiłem wcześniej, ja jestem taka wielka sknera i ja nie wyrzucam tych taśm, bo one czasami się przydają tak naprawdę mocno awaryjnie. Chociaż mam w szafce pełno nowych taśm. O, ale trzeba się szanować w razie wojny. Dobra, tutaj mamy następny papier. Mówiłem, żeby nie wyrzucać. Kurwa, Janusz! Ej, woj, Grażynę, niech po flaszkę leci. Nie trzeba papierów do końca życia kupować. Kurwa, dobra. Ciach. Pierwsze zakurzenie mojego aparatu, jak ja to przeżyję. Dobra, ciach. Można powiedzieć, że test tych taśm został zaliczony. Teraz przejdziemy do tutaj takich też starych padów, tych tak zwanych kółeczek padów, jak zwał, tak zwał, jeden pieron. I zobaczymy, co nam powie. Dobra, zaczniemy od takiego najdelikatniejszego, że tak powiem, przybrudzenia papieru. Ja sobie tu przygotowałem gumę, żeby mi się szlifierka bez potrzeby nie niszczyła na stole, jak będę trzymał do góry nogami. Dajemy kadr bliżej. Tutaj jest papier, który jest troszkę przyniszczony. Dokładnie przyniszczony farbą, która była na drzwiach z mieszkania. I zobaczymy, czy da się to troszkę obczyścić, zczyścić, bądź zebrać. Wio. Tutaj jest problem tego typu, że kółko się nie kręci jednak cały czas, tylko później wibruje i troszkę się zatrzymuje. Ale zobaczymy, tutaj było mało. Rzucimy tutaj taką zajechaną taśmę, to takie zajechane kółko. I jeszcze takie kółeczko. Działa i nie działa. Dobra, to sprawę sobie tutaj nakleimy jednego rzepa, żeby go zostawić. Taki szybki tip. Dobrze jest zostawiać rzep, jeżeli stawiacie na stole, bo w tym momencie rzep się nie odkleja, przepraszam, nie kładzie na całej tarczy. Później nie będziecie musieli marudzić, że wam rzep nie trzyma i składać reklamacji na coś, co nie miało w ogóle miejsca. Ale dobra, przechodzimy na następnej rzeczy, a mianowicie do taśmówki.
z najdroższymi pasami. Na tym pasie w zasadzie będzie najgorzej, ze względu na to, że szlifowałem tutaj swego czasu żywicę epoksydową połączoną z drewnem, które już było olejowane, woskowane, coś tam było już takiego tłustego. I tutaj ta taśma się dosyć mocno zabrudziła, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak obstawiacie? Będzie coś z tego, czy nie będzie? Jedziemy. Maszyna w ruch. Z tego, co widzę, to tutaj się troszkę za mocno już przyklejało do tego papieru. Ja Wam to pokażę z bliska. Niespecjalnie tutaj to się chciało już odkleić, z tego, co widzę. Już pomijam fakt, że maszynka jest słaba, więc ona tym bardziej nie będzie nam tutaj... Ona zaraz się zatrzymuje i są problemy. Tak, założymy. Tutaj jest taśma, która jest tylko i wyłącznie po żywicy epoksydowej. Ciach. Mam nadzieję, że mi nigdzie nie ucieknie ta taśma. Nie wiem, co wy tam widzicie. W każdym bądź razie ja też nic nie widzę, bo gdzieś przechacharzyłem moje brele. I nie wiem, kajmą moje brele. Jeronie, pieronie. To jest papier o gradacji 100. I to jest papier używany. Już taśma używana. A to jest... też 100. W sumie 300. 300 mam. Nie, 300. O, 300. Pół litra nie mam. To jest nieużywany jeszcze papier, a to jest używany. I tutaj widać, że ziarno troszkę jest, już tak powiem, już gładsze. Zresztą słychać, że tu jest ziarno funkielnówka nieśmigana, panie, a tutaj jest już, ale jest. Także papiery mam uratowane. Krótkie podsumowanie. A w podsumowaniu będzie tak. Po pierwsze Primo. Nie jest to żaden produkt sponsorowany. Kupiłem sobie to na Allegro. Jak wpiszecie sobie w Allegro to, co Wam przeczytałem na początku, blok do czyszczenia taśmy szlifierskiej, wyskoczy Wam tego od groma. Dziękuję za to, że se to kupiłem i mimo wszystko to jednak działa. Nie jest to jakieś tam oszustwo bądź ściemy. I teraz tak. Z tego, co czytałem, to jest jakiś kauczuk, ale nie wiem dokładnie, co to jest. Ja nie będę wnikał w to, z czego to jest zbudowane, skonstruowane, bądź z czego to jest zrobione. Po prostu no jest to takie dosyć miękkawe, jak kauczuk. Dlatego może coś w tym być. To jest pierwsza sprawa. Jeszcze raz powtarzam. Nie dostałem tego do testów. Sam sobie to kupiłem. I nie zarzucajcie mi tutaj, że ja gdzieś coś komuś będę sponsorował. Bo w zasadzie... mogę sobie to sam kupić. Druga sprawa. Jestem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o doczyszczenie papierów, ale miałem troszkę nadzieję, że tutaj pomoże mi ten bloczek w tym, żeby mi to całe ściągnąć. Nie da się tego ściągnąć,
Może mi się uda to w jakiś inny sposób, chociaż no ta taśma nie jest taka droga, więc nie przesadzajmy. To, że jestem sknera, to nie znaczy się, że aż taka sknera, że nigdy nic nie kupię, tylko będę wszystko gdzieś tam januszował i... Dobra, to w sumie byłoby na tyle. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak zbudowałem tą szlifierkę taśmową na pasy bezkońcowe, linka macie tutaj u góry. Przy okazji możecie sobie też zajrzeć na moje takie bardzo szybkie filmy, gdzie pokazywałem, jak z organizacją tych taśm, bo one przeważnie się gdzieś tam walają po kątach, nie ma gdzie tego chować. Do zwykłej szuflady można to wrzucić, ale szuflady mogą się przydać przykładowo na jakieś tam śruby, wkręty bądź inne pierdółki. Także też zapraszam. Macie też linka u góry. I co jeszcze? I w sumie nic. No to w sumie wszystko. Dobra, to ja się biorę do roboty. Bo muszę wyczyścić takie dwie ramki i pomalować. Tak mi się chce, jak jasny pierog. Dobra, bez pitolenia majstry i masterki. Życzę wam wszystkiego najlepszego. I pozdrawiam. Do zobaczycha w następnym filmie. Ciao bambino. Trzymajcie się bez pitolenia. Nara.